April Ryan, musisz się do siebie przyzwyczaić. Fiona, moja gospodyni. Jest w porządku. Dzień dobry, Fiona. Dzień dobry, kochanie. Wcześniej dzisiaj wstałaś. Tak, nie mogłam spać. Dobrze się czujesz? Wyglądasz trochę blado. Miałam paskudny koszmar. Znowu? Nie tylko ty, kochanie. Miki obudziła mnie z krzykiem w środku nocy. Nie chciała wrócić do łóżka, dopóki nie zrobiła mi ziołowej herbatki. Miała koszmary? Najwyraźniej. Ale nie chce mi o nich opowiedzieć. Chyba się wstydzi. To niepodobne do Miki. Wiem, kochanie. Nie mów jej, że tak powiedziałam, ale nigdy wcześniej nie widziałam jej tak poruszonej. Wystraszyła mnie jak diabli. Nie wiem, dlaczego miewam te koszmary. Może to z powodu stresu. W końcu niedługo wystawa. Och tak! Wystawa w akademii. A jak przygotowania? Boże, nawet nie pytaj. Nie wiem, jak ja namaluję te obrazy. Od wieków nie miałam inspiracji. Za ciężko pracujesz. Musisz się od czasu do czasu rozerwać. Żyj! Ciesz się swoją młodością. Inspirację można znaleźć też w rozkoszach. No nie wiem, ale w twoim przypadku najwyraźniej się to sprawdza. W tej kwestii jestem ekspertem, kochanie. Zapytaj Miki. Powie ci, że palcem nie ruszam, chyba że jest to absolutnie konieczne. Nie wolałabyś wyjść na dwór i cieszyć się ładną pogodą? Żartujesz? Nie mam zamiaru wychodzić na dwór aż do września. Jest straszny upał. Mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, kochanie. O co? Opowiedz mi o Emmie. O Emmie? Czemu? Przecież to jest twoja najlepsza przyjaciółka, kochanie. Nie wiem, czy mogłabym ci powiedzieć coś, o czym jeszcze nie wiesz. Przecież o wszystkim sobie mówicie. To prawda. Tego dnia, kiedy się spotkałyśmy, coś w nas zaiskrzyło. Tak nagle. To było dziwne, ale fajne uczucie. To tak jak ze mną i Miki. No, oprócz seksu. To całkiem spore oprócz. No, chyba tak. Emma jest szalona. No, nie tak szalona jak szalony kapelusznik, ale w jakiś taki fajny sposób. Zawsze jest dookoła niej wesoło. Emma zawsze była trochę dziwna. Właśnie, kochanie. Potrafi flirtować i chłopcy padają jej do stóp. Nic dziwnego, jest wyjątkowo śliczna. Nie muszę ci chyba tego mówić. Jestem pewna, że gdyby chciała, mogłaby zostać modelką. Ale ona jest artystką i to dobrą. Naprawdę uważam, że osiągnie sukces. Jej rzeźby już są znane. Mogłabyś mi powiedzieć coś jeszcze o Emmie? Czasami powinna być bardziej ostrożna. Lubi flirtować. A chociaż nie chcę nikomu zrobić krzywdy, to niektórzy nie czują się zbyt dobrze, kiedy najpierw się ich prowokuje, a później odrzuca. Powinnaś jej to powiedzieć jako najlepsza przyjaciółka. Mówiłam jej. Nie chcę słuchać. No tak, ona trochę mnie martwi, ale jest już dużą dziewczynką i potrafi o siebie zadbać. Cieszę się, że tutaj mieszka. Nie licząc ciebie i Charlie'ego, jest moją ulubioną lokatorką. Co o mnie pomyślałaś, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy? To dość osobliwe pytanie, nie sądzisz?
Pomyślałam, że jesteś urocza i nadal tak sądzę, kochanie. Pamiętasz dzień, kiedy się tutaj zjawiła? Oczywiście, kochanie, to było niedawno. Nie jestem jeszcze taka całkiem zniedołężniała. To było w maju, prawda? Przysłał cię do mnie Charlie, a ty wyglądałaś na kompletnie zagubioną. To był twój pierwszy dzień w mieście, prawda? Pamiętam, że wyglądałaś jak zagubione szczenie. Szczenie? Ja? Kiedy zobaczyłam, jak wleczesz tę walizkę przez most, moje serce wyrwało się do ciebie. Cieszę się, że tutaj jesteś. W każdym innym miejscu byłabyś stracona. A co z Zakiem Lee? Zak? Chyba obie czujemy do niego to samo, kochana. Właściwie nie jest kompletnym skurwielem. Gdyby był, szybko bym się go stąd pozbyła. To po prostu napuszony i arogancki fiut. Zgadzam się z tobą. No, może poza fiutem. Poza tym płaci swoje rachunki na czas, nie robi hałasu, trzyma się na uboczu i, co najważniejsze, boi się mnie jak cholera. Więc nie mogę go tak po prostu wyrzucić. Opowiedz mi coś o sobie, Fiona. O mnie? Nie ma o czym opowiadać. Lubię moją pracę, lubię małą Wenecję i lubię być z Miki. Jestem szczęśliwą dziewczynką.